Zdecydowanym faworytem spotkania szóstej kolejki trzeciej ligi były piłkarki Lecha Poznań UAM. Dość powiedzieć, że Leflemborg w pięciu pierwszych meczach nie zdołał wywalczyć ani jednego punktu, ale hitki plasowały się w czołowej trójce. Ku zdziwieniu obserwatorów mecz zakończył się remisem jeden do jednego, a niewiele brakowało, by podopieczna Alicji zając wróciły do stolicy Wielkopolski bez punktów. Dziewczynom mówiłam, że to może być tak naprawdę nasz najtrudniejszy mecz. Z takimi przeciwnikami się gra ciężko, a każdy, kto widzi z kim gra, czyli z Lechem Poznań, no to się motywuje podwójnie i to było po tych dziewczynach widać. Strzeliły pierwsze bramkę po naszym błędzie, i potem my goniłyśmy wynik. Fajnie, że, fajnie, że zespół pokazał charakter i ten, tą bramkę strzeliłyśmy co prawda w 90 minucie, ale w przyszłości ten punkt może być bardzo cenny. Na chwilę obecną Lech Poznań UAM zajmuje trzecie miejsce w stawce. Słabszy występ w Lęborku nie popsuł znakomitej serii zespołu bez porażki, która, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wynosi już 7 meczów. Dziewczyny zdają sobie z tego sprawę, że jesteśmy na dobrej fali mimo wszystko, chociaż mamy jakieś tam swoje kłopoty, ale każdy zespół ma swoje kłopoty, czy kontuzje, czy razy czy coś się dzieje, więc, więc my o tym nie myślimy. Yy, mamy i tak szeroki skład, więc, więc bardzo się cieszymy, że możemy rywalizować na, na różnych szczeblach. Następnym wyzwaniem dla kolejorza będzie finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. W środę o godzinie 16 poznanianki zagrają w Starych oborzyskach z miejscowym LZS-em. Te obożyska muszą wygrać, one chcą obronić tytuł, grają u siebie. My możemy sprawić niespodziankę, mamy młody zespół, myślę, że dziewczyny wyjdą ambitnie, bo finałów nie gra się często, więc ja, więc ja jestem dobrej myśli, że, że naprawdę Możemy napsuć krwi drużynie z obożyska. W meczu finałowym zespół z Poznania będzie musiał radzić sobie bez młodzieżowej reprezentantki Polski, Maji Kuleczki. Niespełna 16-letnia zawodniczka w poniedziałek rozegrała pełne 90 minut w wygranym starciu z Belgią i wciąż przebywa na zgrupowaniu kadry.